naprawdę bardzo dobrze. Tylko że jest dość pracochłonne. Najważniejsze to musimy dużo tych kwiatów na rolnictwie chwiny, które stanowią właśnie główną ozdobę naszej palmy. A później zaczynamy od traw, układamy trawy, związujemy, później zaczynamy od małych kwiatków, prawda? Przywiązujemy i wywiązujemy te kwiatki takim, to jest taki właściwie pasek maskujący, ale to jest pasek, który imituje nam naszą, imituje nam taką trawkę, coś w tym rodzaju. Pod tym następne kwiatki większe, znowu taki pasek, następne kwiatki większe. Po nim na przykład przymocowujemy bukszpan, jest tu gdzieś w torbie bukszpan stoi. Za bukszpanem znowu kwiatki mocujemy, jedne kwiatki, drugie kwiatki. Na zakończenie przymocowujemy na przykład te bazie dla ozdoby. Wszystko mocno związujemy. To już będzie dość grube, jak te wszystkie trawy i te gałązki będą. Mocujemy to wszystko, związujemy. Okręcamy na przykład z tą rzeczką. No i można powiedzieć, że palma jest gotowa. Zaczynamy od kwiatków. I tu na górze, prawda, różnego rodzaju trawki. Mocujemy, związujemy.